W kontekście oszustw często mówimy, że policyjne apele nie przynoszą skutku. Wciąż wiele osób daje się naciągnąć. Tym razem jednak sytuacja była zgoła odmienna. 73-letnia mieszkanka powiatu głogowskiego otrzymała telefon od oszustki, która poinformowała ją, że jej córka miała wypadek samochodowy, w którym straciła część uzębienia. W tle było słychać płacz kobiety. Następnie osoba podająca się za jej córkę oświadczyła, że była sprawcą wypadku samochodowego, w którym śmiertelnie potrąciła 23-latkę. 73-latka przez telefon podała swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Jednakże oszustka chciała wyłudzić także inne dane, w tym numer PESEL. I wtedy kobiecie zapaliła się czerwona lampka. Wrażliwych danych osobowych nie podała i ustrzegła się przed oszustwem. Aby nie dać się oszukać, pamiętajmy, aby bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, w szczególności w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej. A o wszelkich próbach oszustwa oraz wyłudzenia danych informujmy policję. Mundurowi podkreślają, że oszuści są dziś bardzo przebiegli i potrafią kompletnie omotać ofiarę. Dlatego zawsze lepiej się rozłączyć i zadzwonić do osoby, za którą naciągacze się podają.